Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Temat jest niezwykle ważny i niezwykle bulwersujący. Od kilku dni jesteśmy świadkami bardzo dramatycznej historii dotyczącej 23-letniego Dominika z Katowic. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję. Proszę Państwa, pan Dominik z Katowic, jak wiadomo, zażądał od swojego pracodawcy pensji, obcięto mu palce, podcięto gardło, zostawiono w lesie. Szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, że przeżył, że go uratowano. Jest sprawa tego rodzaju pracodawców, gangsterów, którzy udają pracodawców, i ta sprawa powinna być przez państwo podjęta i traktowana poważnie. Ale dziś mamy kolejną sprawę. Mianowicie okazuje się, że pan Dominik, jego rodzina mają płacić za to, i to suma jest poważna, około 20 tysięcy złotych. I tutaj można powiedzieć tak. Po pierwsze, państwo powinno dysponować funduszami, z których korzysta w takich właśnie sytuacjach. Doszło do bardzo ciężkiego przestępstwa. To można traktować, trzeba traktować jako usiłowanie zabójstwa, a więc najcięższe przestępstwo. Mamy do czynienia z człowiekiem bardzo ciężko skrzywdzonym i ten człowiek ma być krzywdzony jeszcze po raz kolejny, ma być krzywdzona jego rodzina. Powtarzam, tutaj państwo powinno interweniować, ale ponieważ nie interweniuje, to chciałem powiedzieć, że nasz klub parlamentarny, jestem o tym przekonany, jutro podejmie uchwałę o zbiórce i te pieniądze dla pana Dominika zbierzemy, zapłacimy za to leczenie. Ale oczywiście to jest wyjście doraźne. Tego rodzaju problemy muszą być rozwiązywane. Muszą być rozwiązywane problemy związane z polską pracą, nie poprzez ciągłe pogarszanie sytuacji pracowników, a poprzez ich ochronę, i to ochronę zdecydowaną, jednoznaczną, zarówno wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami kryminalnymi, a w tym wypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, jak i wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami może mniej drastycznymi, ale jednak bardzo godzącymi w prawa pracowników, no choćby sprawa elastycznego rozliczania godzin pracy, godzin nadliczbowych. To są rzeczy, na które nie można się w żadnym wypadku zgodzić, nie można z Polski robić kraju trzeciego świata. Polska nie wygra konkurencji z Azją, z Chinami, jeżeli chodzi o taniość pracy. My możemy podnosić naszą gospodarkę tylko wtedy, jeżeli będziemy tą gospodarkę unowocześniać, a do tego są potrzebni nowocześni przedsiębiorcy, ludzie dobrze przygotowani, zdolni, ludzie młodzi. Mamy wielu takich ludzi, mamy to młode pokolenie, które jest zablokowane, trzeba go odblokować. To jest główny cel naszych projektów. I z całą pewnością, jeżeli tylko dojdziemy do władzy, będziemy go realizować. I oczywiście będziemy twardo walczyć z przestępczością, będziemy też zabiegać o ludzi skrzywdzonych, będziemy ich chronić. Bardzo dziękuję. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Poproszę redaktor Poniatowski, TVN24. Chciałbym dopytać o to, o czym pan mówił przed chwilą, czyli... Chciałbym dopytać o to, o czym pan mówił przed chwilą, czyli czy powinien być stworzony jakiś specjalny fundusz, który pomagałby ewentualnie ofiarom przestępstw, z którego ofiary przestępstw mogłyby w takich konkretnych przypadkach korzystać. I chciałbym pana zapytać jeszcze o drugą rzecz, mianowicie o wypowiedź pana profesora Kleibera dzisiaj rano, który powiedział, no mniej więcej zarysował, jak on widzi ewentualną przyszłą debatę smoleńską naukową. Powiedział, że aby, jak się wyraził, szalone tezy w czasie tej debaty się nie pojawiały. Wcześniej referaty miałyby być w jakiś sposób przez specjalną komisję filtrowane. Jeżeli chodzi o sposób działania państwa, to sądzę, że po prostu powinny być przepisy, które stwierdzają, że ofiary przestępstw, nawet jeżeli nie są ubezpieczone, są leczone na koszt państwa, czy też na koszt funduszu. No, być może w funduszu trzeba odpowiednią sumę wydzielić i traktować ją jako rezerwę. Albo też w budżecie państwa, w budżecie Ministerstwa Zdrowia. Proszę pamiętać, że część środków na służbę zdrowia jest także w budżecie Ministerstwa Zdrowia, to nie jest tylko Narodowy Fundusz. Krótko mówiąc, to trzeba po prostu załatwić i takie sytuacje się zdarzają i trzeba umieć na nie zareagować. To jest sytuacja, która wymaga reakcji
I to jest sytuacja, która może się w różnych wypadkach, niekoniecznie w związku z pracą, ale w różnych wypadkach powtórzyć. Jeżeli chodzi o tezy szalone, to ja znam wywiady pana profesora i pana prezesa Polskiej Akademii Nauk, w których on bardzo wyraźnie mówił, że wszystkie tezy, także te odnoszące się do zamachu, mogą być poważnie rozpatrywane, więc rozumiem, że tu chodzi o jakieś jeszcze inne tezy, bo przecież nie posądzam kogoś o tej pozycji, żeby tak gwałtownie zmieniał zdanie, bo przecież byłoby to no, z jego punktu widzenia chyba nie najlepsze. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś stawia tezy szalone, a na przykład no, bywały takie tezy jak to, że ten samolot w ogóle wcale nie uległ katastrofie, tylko wylądował, coś się tam zdarzyło, jakieś były tak, ja sam się z tego rodzaju tezami zetknąłem, no to tego rodzaju tezy oczywiście nie powinny być rozważane. Natomiast te wszystkie, które są związane z działalnością zespołu Antoniego Macierewicza, z domniemaniem wybuchu, a jeśli wybuch, to także domniemaniem zamachu, no te tezy oczywiście powinny być rozważane, bo one nie są szalone, tylko są tutaj bardzo poważne przesłanki, o których już wielokrotnie była mowa. Wtedy ta dyskusja miałaby sens, a z całą pewnością byłaby bardzo potrzebna i sądzę, że te działania, które zostały ostatnio podjęte wobec ekspertów Komisji Macierewicza, to są działania, które mają doprowadzić do tego, żeby ta dyskusja nie miała miejsca, żeby po prostu no, sprawę zablokować, no bo efekty dla rządzących dzisiaj mogły być nieprzyjemne. Bardzo proszę, następne pytanie. Dzień dobry, panie prezesie. Katarzyna Skalska, Fakty TVN. Ja chciałam zapytać o to, co by pan odpowiedział generałowi Ścibrowi Rylskiemu, który a propos wykorzystywania stylistyki Powstania Warszawskiego do kampanii referendalnej mówi tak. W powstaniu byliśmy zjednoczeni, choć pochodziliśmy z różnych środowisk. Teraz nasze powstańcze symbole, podobnie jak tragedia smoleńska, wykorzystuje się do dzielenia ludzi i jesteśmy oburzeni. Pani redaktor, ja choćby ze względu na wiek generała nie będę komentował jego słów, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Dzisiaj upolityczniają to referendum, które przecież zostało przygotowane dzięki wysiłkowi różnych, bardzo różniących się środowisk, politycy Platformy Obywatelskiej, którzy wzywają do tego, żeby nie uczestniczyć w referendum. Jednocześnie politycy Platformy Obywatelskiej, wspierające ich media, choćby pan Sikorski, mówią o niepotrzebnym powstaniu, szkodliwym powstaniu. Krótko mówiąc, stawiałem tezy, z którymi pewnie generał by się nie zgodził. No i wreszcie ten symbol W nigdy nie był przecież symbolem powstania. To jest symbol Warszawy, symbol całych dziejów Warszawy, tego wszystkiego, co w tych dziejach było dobre, wielkie. To jest symbol dążenia do budowy wielkiej Warszawy, tego dążenia, które prezentował prezydent Starzyński, ja o tym mówiłem w ostatnią niedzielę. To jest symbol, krótko mówiąc, tego wszystkiego, co chcielibyśmy w Warszawie realizować. I uważam, że sytuacja jest tutaj zupełnie jasna, a kampania całkowicie niecelna, tym bardziej, że jest tak, jeszcze raz to powtórzę, politycy Platformy Obywatelskiej kwestionują powstanie, niekiedy w bardzo radykalny sposób i ostry, a jednocześnie święty znak Polski Walczącej jest wykorzystywany w sposób no, niebywale cyniczny, to jest niebywała hipokryzja przez panią Gronkiewicz-Waltz. I to jest rzeczywiście skandal, bo powtarzam, to W nie było żadnym symbolem powstania, to jest zupełne nieporozumienie. Zupełne nieporozumienie, natomiast znak Polski Walczącej, kotwica Polski Walczącej była rysowana na murach i ludzie, którzy ją rysowali, czasem płacili za to nawet życiem. Więc krótko mówiąc, jeżeli ktoś dzisiaj się do tego odwołuje, a to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego odwołuje, no to o, proszę spojrzeć. Jeśli można prosić operatorów o jednego pokazanie tego, bo jak rozmawiamy o tym, to dobrze by było by to pokazali, bo w transmisji na żywo pokazać jednak, kto wykorzystuje. Nie jesteście wprowadzać w błąd opinię publiczną, tylko żeby ją informować. Szczególnie, że... Ale godzina była jednoznacznie skojarzona mimo wszystko z powstaniem warszawskim. I ten symbol. Co nie zmienia faktu, że
PW nie było w żadnym wypadku symbolem Powstania Warszawskiego, jest symbolem Warszawy, Warszawy Wielkiej, w walce wielkiej, w odbudowie Warszawy, którą chcemy zmienić w wielkie miasto, wielkie europejskie, nie tylko europejskie, ale nawet światowe centrum. Pani Gronkiewicz-Waltz popisuje się tutaj hipokryzją, natomiast jeżeli chodzi o zdolność do działań w tym kierunku, to można ją określić jako zerową. Wszyscy warszawiacy, którzy mają poczucie godności tej warszawskiej, ale także polskiej, bo my przecież w żadnym wypadku nie odrzucamy tych, którzy do Warszawy przyjechali, to nie na sposób myślenia wszyscy powinni brać udział w tym referendum. Właśnie w imię tej godności, w imię przyszłości wielkości Warszawy. Bardzo dziękuję. Następne pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Piotr Paweles, Telewizja Republika. Jak pan skomentuje odwołanie szefa SKW generała Noska i jego konflikt z wiceszefem MON generałem Skrzypczakiem? Proszę państwa, no, cała sprawa sprowadza się w tej chwili do tego, żeby ją wyjaśnić. W Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie zgodzono się na to, żeby panów tam zaprosić i żeby powiedzieli, o co chodzi. W tej chwili jest taka inicjatywa, żeby to się odbyło w Komisji Obrony Narodowej. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Rzecz jest interesująca, ale tak generalnie to wpisuje się w ten obraz władzy Platformy Obywatelskiej, o którym my od dawna mówimy i który przewidywaliśmy, że to tak będzie, jeżeli ta partia dojdzie do władzy. No, obraz z jednej strony różnego rodzaju domniemań, przynajmniej domniemań, jeżeli chodzi o nadużycia, a z drugiej strony zaciekłej obrony tych nadużyć i izolowania opinii publicznej od informacji. Z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej dobry obywatel to obywatel niepoinformowany. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dobry obywatel to obywatel poinformowany. Także o tych sprawach, o które władza chciałaby ukryć. Bardzo dziękuję. Widzę ostatnie pytanie, Superstacja. Dzień dobry, Karol Wojciechowski. Ja jeszcze chcę zapytać o pana Dominika, czy on do państwa zwrócił się o taką pomoc, czy to jest inicjatywa państwa? Rozumiem, że ta zrzutka będzie dotyczyła tylko parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, tak? To jest nasza inicjatywa, on się o to nie zwracał, ale potrzeba jest oczywista i nie sądzę, żeby chciał tą pomoc z naszej strony odrzucić. No, w tej chwili zwracamy się do tych, którzy można powiedzieć są pod ręką, to znaczy do parlamentarzystów, bo zaczyna się posiedzenie Sejmu, zaczęło się właściwie dzisiaj. Natomiast jeżeli ktoś inny by chciał się dorzucić, to my oczywiście się nie zamykamy na to, ale na razie trzymamy się z naszej partii, no bo proszę pamiętać, że tutaj są też i różnego rodzaju reguły, których musimy przestrzegać. Czyli pan Dominik dowie się z tej konferencji, że jest taka zrzutka dla niego, tak? No dowie się z tej konferencji, że mamy tego rodzaju propozycje i nie sądzę, żeby było w tym coś złego, bo to w tym pytaniu jakby słyszę taką sugestię, że coś złego się stało. Nie, nie, my nawet nie znamy nazwiska tylko, pana. Rozmawialiście. Proszę pamiętać, że my nawet nie znamy nazwiska pana Dominika. Właśnie próbowałem się o to nazwisko dopytać, kiedy szedłem na tą konferencję, ale okazuje się, że media tego nazwiska nie podają, nie ma żadnych innych informacji. Nie mamy i w związku z tym, no, ogłosiliśmy to w tej chwili, mamy nadzieję, że to się uda, jesteśmy pewni, że to się uda. Sprawa zostanie załatwiona, ale zostanie załatwiona doraźnie w wypadku jednego człowieka, a powinna być załatwiona w sposób zinstytucjonalizowany, trwały, jak to się często dzisiaj mówi, systemowy, żeby takich wypadków po prostu nie było. Dziękuję, dziękuję panie premierze. Dziękuję. Do widzenia.